to uwaga, że media zacierają nam ostatnie skrawki wolnej, wolnomyślicielskiej myśli i autentycznej twórczości. Tak to wygląda w Olsztynie, prowincji skondensowanej. W Warszawie jest pewnie podobnie, ale Warszawa ma więcej świateł i wszelkie kontury jeszcze bardziej tracą ostrość. Uczyniono nas kibicami wojen. Z odległości wydaje się to nie tak niemoralne. A poeci krzyczą, lecz poezja nie jest sensacją. Tak jak nieustające modlitwy mnichów w różnych klasztorach świata być może utrzymują konieczną równowagę na podobieństwo kropek na skrzydełkach Biedronki, bez których świat, bez tych sukienek groszki, mógłby stracić równowagę. Tak tych kilkunastu poetów na świecie mówiących swoim głosem sprawia, że ziemia oddycha lżej. Żeby wytrwać w kraju o nadprodukcji poetów, trzeba mieć mocne korzenie. Skrzydła. Mocne korzenie i łaskę boskiej rosy. Tamara Bołdawianowska ma jeszcze coś ponadto. Uporczywą wiarę w kierunek pionowy. W odróżnieniu od bladych roślin, które się płożą, a gwar ich nierozróżnialny. Usłyszymy dzisiaj jeden z mocnych głosów. Niech ton będzie czysty, tak jak intencje poetki są z tych wyrównujących szale. Drugie oczy świata należą do niej. Zatem do wierszy. Niech się zaznaczą ostrymi konturami. Niech się nic nie rozmywa, ni obraz, ni myśl. A jeśli ma się coś rozlać, niech to będzie poezja sama. I na marginesie. Mamy wreszcie okazję posmakować trochę surrealizmu, któremu nie dane było się w Polsce rozwinąć. Myśmy przygotowali taki scenariusz i bohaterką również będzie tłumaczenie Rylkego, Adama Pomorskiego, który jest obecny na sali. Pan Adam Pomorski spowodował, że Rylkę ukazał mi się inny zupełnie niż w tłumaczeniu Jastruna i bardzo prawdziwy. I ukazały mi się tam takie cytaty, które zmusiły mnie do napisania traktatu o samotności. Mężczyzna wszakże, niech milczy wstrząśnięty. On, który bezdroża nocy zbłąkany wśród gór swych uczuć zbiegał, niech milczy. Jak żeglarz milczy w podeszłych latach, a groza przebyta igra w nim niby w drżącej klatce. Widzi pan, panie Adamie, jak to brzmi? Duchu, planeto błędny, najzmienniejszy ze zmiennych, jakże to w ciepłym wierszu, zaciszu im wszystko, wszystkim się mieszka,
wytrwałym w porównaniu ciasnocie. Brzmi jak diabli. Bo któż by nie pojął, że opiekuńczy kłamstwo rękach, kłamstwo ich piecza, same są zagrożone. Któż więc śmie? I ja? Co za ja? Ja, matka, ja śmiem. Ja byłam, zanim był świat. Mnie zwierzała się ziemia, jak dogląda zawiązka, by zdrowo rósł. Hop, 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 traktat o samotności, Tamara Bołtak-Janowska. Kołysanka osobista. Jestem kobietą, rodzę czaszkę, ciesząc się z niej. Ładnieje czaszka cherubinowa. Prawdziwie moja. Do krzyku jej dziąseł pierś natychmiast doniosę z fizjologicznie ciepłym mlekiem. A zęby czaszki wykarmionej nadadzą ciału mojej czaszki lokalne i światowe imię. Moja matka. A ja się już tak nie wyzbieram. Mojej matki nie ma. A jeśli jest, to nagą czaszką. I ja jej zwrócę własną. Któregoś dnia. Nie ma wolności, jest tylko więcej wolności. Najpierw jest jak własne dziecko. Bez cienia pogardy ją obserwujesz, dopóki rośnie. Wolność pielęgnuje i uśmierca zwierzęta i zieleń. Ziemia jest wolna, nie ty. Tak powiedziała któregoś dnia. Któregoś dnia powiedziała, jestem ignorantką w historii. Co widzę i czuję, to wiem. I co ja, świadek, usłyszę. Człowiek zwariował. Trwa jak poruszone zdjęcie. Stał się wałkoniem dwóch form. Anioł i zwierzę, a obie mowy głupie. Dnia któregoś powiedziała, jestem ignorantką, co mi tam historia? Ktoś opisze jedno miejsce na 100 i 1000 więcej. A dziś szłam po klonowej sukience, była w czarne kropki, od grzybowej zarazy, a grzyb ten był wolny. Retissima acerinum nazywa się to.